Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Ja się postaram przedstawić wydarzenia związane ze stanem wojennym, ale na terenie byłego województwa bielskiego, czyli obszarów, które od 1975 tworzyły to województwo, głównie Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec. Więc ja postaram się pokazać ten wymiar lokalny, jak wyglądał 13 grudnia 1981, które zakłady nie pracowały, jak wyglądała akcja internowania, zatrzymywania, no i przede wszystkim pierwsze procesy osób, które zostały skazane za w procesach politycznych, więc postaram się pokazać głównie ten wątek lokalny. Nie, oczywiście cały czas musimy badać to zjawisko, gdyż pewne osoby po latach dopiero dowiadujemy się, że podejmowały pewne działania. My na przykład mamy informacje o ulotkach, które się pojawiły. Znamy te ulotki, ale nie wiemy, kto je wytworzył. I po latach pojawiają się ludzie, którzy mówią, głównie z relacji świadków to wiemy, kto podejmował takie działania, takie starania. Nie udało się z Służby Bezpieczeństwa tych ludzi złapać, więc z akt tego nie wiemy, natomiast wiemy to z relacji świadków. Nie, no postaram się przekazać te najważniejsze informacje, trochę ikonografii, której nie jest też zbyt dużo, samych zdjęć, bo oczywiście proszę pamiętać, że to 13 grudnia to nastrój grozy. Ludzie się bali, nawet nikt nie odważył się wychodzić na ulicę i fotografować na przykład patrole milicji, czy też nawet wojska, więc to nie jest tak, że tych materiałów mamy dużo, ale postaram się pokazać trochę takich ciekawostek związanych właśnie z tym regionem, gdzie jesteśmy. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Robotnicy mieli w głowie pracę. Oni dyskutowali, co się dzieje, spotykali się. Ten proces produkcyjny i tak nie postępował do przodu, bo wymieniono się informacjami, plotkami, bo tak naprawdę to tych informacji było niewiele. Więc dość często te zakłady i tak stały, chociaż formalnie strajku oczywiście nie było. Ale proszę Państwa, pojawiły się próby zatrzymania całego zakładu i tutaj mamy fabrykę aparatów elektrycznych Apena i Edward Kubas, który uważa, że trzeba zastrajkować, ale bardzo szybko pojawia się groźba interwencji, pacyfikacji. Robotnicy się zaczynają zastanawiać, co będzie dalej. Ostatecznie udało się im przekonać, by jednak nie wstrzelić strajku okupacyjnego. Dostali gwarancję, że robotnikom na czele z Edwardem Kubasem nic się nie stanie i faktycznie w tym przypadku władze komunistyczne dotrzymały słowa. Edward Kubas nie został internowany ani aresztowany i robotnicy nie ponieśli karę za pomysł zorganizowania strajku, ale proszę Państwa, wystarczyła drobna, wydawałoby się w naszych oczach sprawa, by spotkało jednak ludzi za jakiekolwiek pomysły przeciwstawianie się stanowionemu kary. Tak było w zakładach chemicznych w Oświęcimiu, gdzie kilku działaczy związkowych na czele z Jadwigą Połudynią na jeden z wydziałów zebrali się. To nie był cały zakład, to było 700-800 robotników. Zaczęli dyskutować o stanie wojennym, czy ewentualnie nie zaprotestować w przypadku wobec tego, co się stało, wobec tego bezprawia. Natychmiast ta grupa na czele z Jadwigą Wołodynią została internowana, potem zmieniono ich status na aresztowanych, a potem skazano. Czyli każdy przejaw oporu wiązał się z natychmiastową reakcją w postaci aresztowania lub też internowania. I proszę Państwa, no, przykład z Konaru w Żywcu. Za, jak to określono, inspirację do strajku Wacław Karawan i Jan Rak dostali 2 lata w zawieszeniu. Zresztą wyroki były oferowane natychmiast, w trybie doraźnym.
czyli wyrok i kara, nie było możliwości odwołania. Jest to czas, według komunistów, czas wojny, więc tak to działa. 15 grudnia nadal jest niespokojnie i tutaj jakby wątek cieszyński w Elektrometalu, pojawiła się plotka, że Stanisław Simoni zginął. No i rzeczywiście wśród robotników było wielkie zaniepokojenie, bo taka plotka się pojawiła, natychmiast władze komunistyczne zaczęły wyjaśniać robotnikom, że nie żyje, tylko jest internowany, żeby uspokoić robotników i rzeczywiście do strajków Elektrometalu nie doszło, ale było naprawdę gorąco. W FSM-ie znowu narzędziownia protestuje. Tym razem dyrekcja spotyka się z robotnikami, grozi konsekwencjami dyscyplinarnymi, zwolnieniami z pracy, obcięciem zarobków, naprawdę poważne konsekwencje. Konsekwencje dla robotników za wstrzymanie się od pracy. Dość ciekawe wydarzenie doszło w Bielskiej Fabryce Armatury w BEF-ie, gdzie przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności razem z przewodniczącym Komitetu Zakładowego PZPR, tutaj stronę jak gdyby związkową reprezentował Julian Pichur, a stronę partyjną Józef Rodach, wydali taki dokument, który sprzeciwia się prowadzeniu stanu wojennego. Czyli na poziomie danego zakładu nawet doszło do sytuacji bardzo, bardzo ciekawej, że nie tylko strona związkowa, ale także i komórka zakładowa PZPR zaprotestowała. Czym się to skończyło? Julian Pichur został aresztowany i 8 stycznia 1982 skazany na 3 lata więzienia. Ale tak naprawdę pierwszym skazanym z terenu województwa bielskiego na podstawie dekretu o stanie wojennym był Wiesław Pyzio z Andrychowa, z tamtejszej fabryki obrabiarek. Też na odwoływanie robotników do strajku został skazany 4 stycznia 1982 na 3 lata więzienia. Proszę Państwa, to są roki, 2-3 lata, nie w zawieszeniu, tylko więzienia w trybie doraźnym, czyli do natychmiastowego wykonania. Proszę Państwa, niewątpliwie dla wydarzeń w województwie bielskim wydarzeniem przełomowym było to, co się stało trochę w innym rejonie kraju, ale bardzo niedalekim, czyli na Wujku. Dość szybko do Bielska docierają informacje, że na kopalni Wujek władza strzela do robotników i ludzie giną. Mimo że oczywiście była blokada informacyjna, to jednak kolejarze jeździli, kierowcy też obsługiwali pewne linie i dość szybko ta informacja dotarła, później Radio Wolna Europa. No przede wszystkim robotnicy w Bielsku dowiedzieli się i w ogóle na terenie całego województwa bielskiego, że ta władza się nie ma zamiaru cofnąć i co więcej, używa broni. I co jeszcze istotne, proszę Państwa, tak naprawdę od roku 1970 istniała taka zasada. Robotnicy strajkują na terenie zakładu, ale nie wychodzą poza teren zakładu. A z drugiej strony władza blokuje te zakłady, ale z drugiej strony nie wchodzi na teren danego zakładu. 13 grudnia 1981 ta zasada zostaje całkowicie złamana. Siły bezpieczeństwa na czele z ZOMO, z Plutonem Specjalnym wchodzą na teren, na teren kopalni Wujek i strzelają do robotników. To się nie mieściło robotnikom w głowach. Oni też nie spodziewali się, że do czegoś takiego dojdzie. Natomiast władza była tak zdesperowana, więc nie miała z tym najmniejszego problemu. Proszę Państwa, może taka dygresja. Bo nam się też wydaje, że mówiłem o przygotowaniach, że ta operacja stanu wojennego jest dobrze przygotowana i tak dalej. Natomiast jak analizujemy przygotowania do operacji, jak oni to określali, odblokowania kopalni Wujek, jest to jedna wielka chałtura. Proszę sobie wyobrazić, że oni nawet nie przeanalizowali map tej kopalni. Dowódca, kapitan Wilczyński, nie ma tej mapy i najlepszym przykładem, że to jest totalna prowizorka, jest fakt, że jeden z wyłomów kluczowy dla wejścia sił bezpieczeństwa plutonu specjalnego, ZOMO, na teren kopalni został tak zrobiony, że czołg przebił ogrodzenie i wjechał do magazynu farbi lakierów. Te farby się na niego rozlały i wyglądały jak kraszanka, ale nie o to chodzi. Takie było rozeznanie sytuacji, więc tam właściwie nic nie zadziałało. Brak łączności pomiędzy siłami milicyjnymi, ZOMO, a wojskiem. Pluton specjalny, który wchodzi z bronią, sam środek tej całej zawieruchy. Proszę Państwa, no, to nie jest tak, że to była kolonkowa operacja, która była przygotowana. To była jedna wielka chałtura robiona z dnia na dzień i w tym przypadku zakończyło się to ofiarami śmiertelnymi, jeszcze raz powiem, 9 górników plus 23 osoby ranne od ran postrzałowych.
I że rzeczywiście 16 grudzień jest momentem przełomowym. Ludzie na terenie województwa bielskiego widzą, że strajk taki generalny w danym zakładzie może spowodować interwencję sił porządkowych, pacyfikację i ofiary śmiertelne. Ale jak zawsze niepokorna była narzędziownia w FSM-ie. Znowu jest problem. Przy czym rozwiązano w przypadku narzędziowni problem dość ciekawie. Mianowicie 16 grudnia dyrekcja zakładu uznała, że kolejne dni będą wolne od pracy dla wszystkich poza narzędziownią i ośrodkiem badawczo-rozwojowym. W efekcie liczba robotników na terenie fabryki samochodów małolitrażowych radykalnie zmalała, bo został tylko właściwie jeden wydział plus jakieś wydziały utrzymania ruchu. Ale mimo to robotnicy z narzędziowni 17 grudnia znowu zaprotestowali, ale to już w bardziej, powiedzmy, dyskretny sposób. Mianowicie przyszli do pracy w opaskach albo czarnych, albo biało-czerwonych i jak to władza określiła, nie wiem jak oni to policzyli, o godzinie 12 na 2 minuty powstrzymali się od pracy. No ale generalnie rzecz biorąc była to pewna forma protestu przeciwko bezprawiu, jakim był stan wojenny. Równocześnie władze prowadziły tak zwaną operację KRON, czyli to rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, wzywano osoby do, zatrzymywano, prowadzono z nimi osoby, rozmowy, starając się zniechęcić ich do jakichkolwiek działań opozycyjnych. Ale oczywiście związkowcy nie wszyscy uznali, że trzeba się zaszyć i nic nie robić. Pojawił się palący problem rodzin osób internowanych. Wielu z internowanych zostało zabranych w środku nocy, została żona z dziećmi, dzieci przerażone, żona nie wie co się dzieje. Potem pojawił się problem z utrzymaniem tych rodzin, zapewnieniem im podstawowych produktów, jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. A te operacje internowań były prowadzone w sposób bardzo różny, nie zawsze spokojny. Mamy Józefa Trybałę, sekretarz zarządu regionu, który został ranny w głowę podczas internowań. Mamy Kazimierza Filejczyka z Żywca, który tak się zabarykadował, że musiano wzywać drugą ekipę, która dopiero za pomocą łomów siekier próbowała się dostać, tylko wyciągnęła z domu. Ale były też no, takie działania zupełnie podstępne. Na przykład tutaj mamy przykład Jana Chrobaka z Andrychowa, który dostał wezwanie na posterunek milicji obywatelskiej złożyć jakieś wyjaśnienia. No i poszedł człowiek tak jak stał, nawet nie zabrał sobie ze sobą zapasu tytoniu, a wiem, że był palaczem. No i na posterunku milicji został internowany, już do domu nie wrócił. Więc wyszedł z domu całkowicie nieprzygotowany. Zresztą wiele osób internowanych zostało zabranych tak jak stało, więc niektórym tylko udało się zabrać jakieś ciepłe ubranie. Niektórzy byli nieodpowiednio ubrani do tego, co się potem stało, zanim trafili do ośrodku dosyć internowanych, zatrzymani w aresztach. Więc naprawdę sytuacja była niezwykle trudna. Omówiłem o tym systemie czterech zakładów, które miały przyjmować władzę. To ostatecznie nie wypaliło. Natomiast w Bielsku zaczęli się spotykać związkowcy, którzy stwierdzili, że ich zadanie przede wszystkim będzie niesienie pomocy rodzinom internowanym. Oni przeszli do historii jako tzw. drugi szereg Solidarności. Spotkali się 15 grudnia, czyli tuż po ogłoszeniu stanu wojennego. I wyłoniono 5 osób, które miały tę akcję koordynować. Antoni Bobowski, Józef Łopatka, Jarosław Kolmer, Kazimierz Szmigel i Wacław Szlek. Czyli spotkali się 15 grudnia 1981 w mieszkaniu. Zresztą przez te mieszkania przeszło trochę więcej osób. To nie była taka konspiracja, jak myślimy, po prostu to było raczej spotkanie organizacyjne ludzi, którzy chcieli nieść pomoc. Już tego samego dnia na biurku komendanta Służby Bezpieczeństwa pojawiła się notatka z informacją, że takie spotkanie miało miejsce. Kilka nazwisk już w tej notatce się pojawiło, więc ci ludzie zostali błyskawicznie aresztowani. Już 16-17 grudnia rozpoczęły się aresztowania. No i proszę Państwa, wyroki, które zapadły 7 i 16 stycznia 1982, od 1 roku do 5,5 roku więzienia dla tych ludzi, o których wspomniałem. Czyli tak naprawdę nawet jeżeli chcieliby podjąć jakąś działalność konspiracyjną, to nie mieli szans, bo właściwie zostali aresztowani natychmiast. Nazywa się ich drugim szeregiem Solidarności, stąd też w późniejszym czasie, kiedy powstaje trzeci szereg, to jak gdyby nawiązuje do tej pierwszej inicjatywy.
My, jak mówimy o stanie wojennym, zapominamy też o jednym instrumencie, który był niezwykle uciążliwy i represyjny, mianowicie kolegę do spraw wykroczeń. Wiemy, że od 13 stycznia do 20 stycznia, z 13 grudnia 81 do 20 stycznia 82 wydano 962 wnioski w kolegę do spraw wykroczeń. To nie tylko, proszę Państwa, wnioski o ukaranie finansowe, ale także wnioski o areszt, takich było 59. Jeżeli mówimy o wątkach cieszyńskich, no to mamy sprawę Małgorzaty Kawulok z cieszyńskiej fabryki farbi lakierów. Zatrzymana 19, internowana 20, a skazana 15 stycznia 82 sąd wojskowego okręgu wojskowego na sesji, warszawskiego okręgu wojskowego na sesji wyjazdowej w Krakowie skazał ją na 3 lata. Podstawa prawna za sporządzenie 8 ulotek. 3 lata za sporządzenie i przekazanie osobie drugiej 8 ulotek. Za to została skazana na 3 lata. Proszę Państwa, to są naprawdę drakońskie wyroki. Natomiast człowiekiem numer jeden, którego obsesyjnie szukano, był Patrycjusz Kosmoski. Niewątpliwie człowiek ten w czasie legalnej Solidarności napsuł krwi z funkcjonariuszem SB, ale także i partii. No i udało się go ostatecznie aresztować w styczniu 82. Wyrok 25 marca, 6 lat pozbawienia wolności. Proszę Państwa, i to jest też dość ciekawe, bo tak naprawdę Patrycjusz Kosmoski, kiedy uniknął tego internowania, słusznie uznał, że on nie ma szans na działalność konspiracyjną, opozycyjną, jest po prostu zbyt dobrze znany w Bielsku. Wszyscy go znali, jeżeli nie bezpośrednio, to z telewizji, z Kroniki Beskidzkiej, on się tam pojawiał, bo osobą publicznie znaną. I on tak naprawdę, ja przynajmniej nie znalazłem informacji, żeby się zaangażował w konspirację po 13 grudnia, a za to został skazany. Proszę Państwa, najlepsze jest tłumaczenie prokuratora. Prokurator uznał, że taka osoba jak Patrycjusz Kosmoski z takim nastawieniem do komuny musiał działać. Musiał podejmować działania opozycyjne, konspiracyjne, nie mógł siedzieć bezczynnie. Więc ostatecznie tak naprawdę nie za działalność pod 13 grudnia, ale za cały okres od sierpnia 80 do 13 grudnia skazano go na 6 lat pozbawienia wolności. I na koniec jeszcze myślę, że trzeba wspomnieć o kilku osobach, które czasem pozostają w cieniu, natomiast odgrywały istotną rolę, jeżeli chodzi o pomoc rodzinom internowanych. Tutaj mamy Alicję Pawlusiak, Elżbietę Kralczyńską. Wszystko to ludzie, którzy związani na przykład z Klubem Inteligencji Katolickiej, który oczywiście też został zawieszony, błyskawicznie podejmują decyzję, że trzeba pomagać rodzinom, tym kobietom i dzieciom. I dzieje się to w dużym stopniu w oparciu o Kościół, o struktury parafialne, parafia świętego Mikołaja, ale niewątpliwie taką czołową rolę dla województwa bielskiego zaczyna odgrywać parafia Opatrzności Bożej i ksiądz Józef Sana. Osoba znana, jeżeli chodzi o czas karnawału Solidarności. Potem to zaczyna przebierać bardziej zorganizowane formy w postaci biskupiego komitetu pomocy uwięzionym i aresztowanym. Jeszcze chcę taką ciekawostkę, proszę Państwa, to nie tylko można było narazić się na represje za podejmowanie jakichś działań konspiracyjnych, próby strajku, wystarczyło nosić znaczek Solidarności. Tutaj mamy przykład też robotników z Celny, Bolesław Gwiazda i Jerzy Ciupka, którzy za to, że mieli wpiętą w ubranie robocze znaczek Solidarności, zostali wezwani do dyrekcji i grożono im surowymi karami za manifestowanie przywiązania do Solidarności. Czyli, proszę Państwa, no, to prawodawstwo i represje stanu wojennego dotknęły naprawdę szerokich ludzi. Natomiast błyskawicznie nie tylko rodzi się opór, jednak ludzie uznają, że wbrew temu, co się dzieje, wbrew represjom, trzeba coś robić. Tworzy się tajna komisja koordynacyjna Solidarność pod Beskidzie w Żywcu. Ona powstała w Wojewódzkim Biurze Geodezji. Tutaj Kazimierz Chamik zaczyna tworzyć te struktury. One się oczywiście nazywają bardzo szumnie, natomiast to jest naprawdę wąski krąg osób, które zdają sobie sprawę z ryzyka, podejmują taką działalność. Zajmowali się pomocą internowanych, malowaniem haseł, ale takim sztandarowym ich projektem było pismo Drzazga, wydawane od marca 82 roku. Wydano 13 numerów, każdy z nich po 100-150 egzemplarzy.
Oczywiście Kazimierz Kamil musiał za tą działalność zapłacić w momencie, kiedy został aresztowany i skazany na rok więzienia w styczniu 1982 roku. Proszę Państwa, to są wydarzenia z tak naprawdę początku stanu wojennego. Nie mam już czasu, żeby przedstawić całość. Myślę, że opowieść o trzecim szeregu i Jerzym Linkowskim i jego współpracownikach to opowieść na osobny wykład. Na sam koniec przedstawię Państwu trochę ikonografii, która jakby nawiąże do tego, co powiedziałem. To jest naprawdę parę minut. Cóż, proszę Państwa, obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego. Ten dokument pojawił się na słupach ogłoszeniowych. Oczywiście surowa kara za jego zerwanie, chociaż no nie wszyscy się do tego zastosowali. Tu we foyer mamy egzemplarz ewidentnie z brakami w narożach, czyli ewidentnie ktoś to zerwał wbrew rozkazom, wbrew rygorom stanu wojennego. No oczywiście widok z telewizora. Aha. Już się wysuwam. No i proszę Państwa, widok czołgów na ulicy. Patrole, czołgi, które pojawiły się po 13 grudnia. Decyzja o internowaniu, ona została przeze mnie zanonimizowana. Taki dokument powinien oczywiście każdy internowany otrzymać w momencie zatrzymania. W wielu przypadkach wiemy, że dopiero po wielu dniach, wielu interwencjach ten dokument podpisany przez komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej otrzymywano. Czyli decyzją komendanta wojewódzkiego pozbawiono kogoś wolności na okres. Właśnie pytanie jaki? To wszystko zależało od dobrej woli. Tutaj mamy odbiór zatrzymanych, pokwitowanie takiego odbioru, no i nakaz zatrzymania i doprowadzenia. No tutaj mamy przykłady propagandy, ale komunistycznej, to znaczy pojawiły się hasła, które miały pokazywać, że nie ma szans na jakikolwiek opór. Informowały, że w okresie stanu wojennego feldystaki są karane. No, to są zdjęcia z Katowic, no, ale nie tylko w Katowicach taka sytuacja się pojawiła, to znaczy no, czołgi, wozy, to są zdjęcia przed pacyfikacją kopalni Wujek, czyli straż pożarna, tak zwane głośniki, przez które wzywano robotników Wujka, górników z Wujka, żeby wyszli z kopalni i zakończyli strajk. Tutaj mamy też wozy. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mamy kilka ulotek, które pojawiły się zaraz po 13 grudnia. Oczywiście nie drukowane, nie tworzone w ramach jakiejś małej poligrafii, tylko ludzie wyrwali kartkę z zeszytu, napisali co myślą i powiesili taką ulotkę. Więc te pierwsze ulotki przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego mają bardzo prymitywny charakter, ale pokazują, że ludzie nie chcą się z tym godzić. Solidarność żyje, wytrwamy. Takie prymitywne, ale no, pokazujące nastrój. Tutaj mamy akt oskarżenia przeciwko ludziom związanym z tak zwanym drugim szeregiem. Proszę zauważyć, u góry pisze tryb doraźny, czyli natychmiast wyrok, natychmiast kara. Jeszcze raz taka scenka obrazująca. Tu kolejny przejaw propagandy komunistycznej, która się pojawiła na słupach ogłoszeniowych. A to jest, proszę Państwa, ciekawostka, to jest sprzed Sądu Rejonowego w Bielsku. Zbiera się, bo tutaj będzie drugi, o, tu jest lepiej widoczny. Tutaj jest Sąd Rejonowy, ogłoszenie wyroku, zabezpieczający sąd milicjanci, a przed ogrodzeniem, albo tuż przy ogrodzeniu ludzie czekają na informację. Chyba to jest proces Kosmowskiego. Tutaj mamy list gończy za Patrycjuszem Kosmowskim, pseudonim Patryk. Tutaj mamy konspekt prokuratora, który oskarżał Patrycjusza Kosmowskiego. Kolejny przejaw i wyrok. Wyrok 6 lat więzienia. Sąd rejonowy w Bielsku Białej, drugi wydział karny. Skazał go na 6 lat pozbawienia wolności. No i tutaj mamy to, co mówiłem na końcu, czyli biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym, te działania pomocowe. No i kolejny
plakat, który miał wskazywać, że nie ma litości dla przeciwników władzy komunistycznej. Tutaj mamy taką ciekawostkę, pismo internowanych, którzy proszą o posługę duszpasterską księdza Sanaka. Ksiądz Sanak odwiedzał internowanych, przy okazji też przenosił informacje. To była jedna z lepszych metod informowania rodzin, co się dzieje z internowanymi. I tutaj mamy Regionalna Komisja Koordynacyjna NZ Solidarność Protestnicza, taką odezwę też pisaną ręcznie. A tutaj mamy drzazgę. Proszę zwrócić uwagę, że ona jest bita na takiej kalce, która jest używana właśnie w biurach projektowych. To częściowo myślę, że naprowadziło na ślad funkcjonariuszy. To jest w sumie wszystko. Dziękuję za uwagę.